Cześć. Mapa tuning i unboxing. I kolejny KW. KW, wariant pierwszy. To będzie gwincik do kilku aut, aż musiałem sobie zrobić listę duszpasterską. Dobra, ogłoszenia. Ogólnie BMK i Mini. BMK F46. F45. To jest dwójka, ta nowa F48, czyli X1. Co tam jeszcze mamy? F39, czyli dwójka i Mini. Mini Clubman, Mini Countryman. Numer zawieszenia to jest jak coś 102.20.0 BP. To sobie możecie u nas na stronie sprawdzić. Tutaj pan Dawid prezentuje tak zwany toolbox or toolkit. I go teraz nie umie zamknąć już po zawodach. No więc teraz przed kamerą jest. Nawet ręka, która rozpakowywuje, ma stres. Dobra, sprężyna. Tak, to jest sprężyna. Żółta sprężyna. Jedna, druga. Czyli tylna, jak widzimy. Dawid wyrzucił nóż, a będzie mu potrzebny. Go może znajdzie. Co my tam mamy? To jest prawdziwy unbox. Rozcięte, rozerwane. Uwaga. KW prezentuje trytki najnowszej generacji. No są to kancelery, bo auto ma elektroniczne amortyzatory i o tak, no takie pchełki, ogólnie oszukiwacze systemu, czyli jeśli wyciągniemy seryjny amortyzator, i który jest sterowany elektronicznie, w sensie utwardza się w zależności od trybu jazdy i tak dalej, to te moduły po prostu to takie emulatory, które oszukują system, że ten amortyzator tam jest, tak? Ta regulacja oczywiście nie działa w tym gwincie, w sensie twardości sterowanej z komputera auta, ale nie ma błędów. Są do niektórych aut również gwinty z możliwością regulacji elektroniczną dalej z systemu, no ale to już jest oczywiście dużo droższy gwint. Tutaj mamy właśnie KW wariant pierwszy, czyli bez regulacji twardości. Przed chwilą pan Dawid zaprezentował przednią kolumnę w inoksie oczywiście, w kolorach typowych dla KW, czyli fioletowy z żółtym. Tak, i nakrętka pojedyncza kontrowana małym imbusikiem. Na tył dwa czarne jak asfalt amortyzatory. Inox mamy wtedy z tyłu, jak jest to również kolumna Persona. Oczywiście mowa o wariancie pierwszym. No i tylny amortyzator. I niech zgadnę, jeszcze gdzieś pod naszymi gąbeczkami znajdą się fioletowo, czarne, piękne, jak oczy hostesy, regulacje do tylnych sprężyn. Także cały gwint. On akurat będzie szedł do BM-ki. Także jak widzicie, KW naprawdę, jeśli chodzi o gwinty, bardzo szeroki zakres, różne wersje, różne możliwości, czy auto z DCC, czy bez. Także wszystko w naszej ofercie na stronie znajdziecie, jeśli nie, zapraszamy, pytania odpowiemy, doradzimy, lubimy to. Na razie, cześć.